Dzień dobry. Zapraszam do Krótkiej Piłki, vloga o książkach poetyckich, który po jednoodcinkowym wybryku domowym nagrywam dla Was znów w Szczypiornie w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Zaprezentuję Wam dzisiaj debiutancki tom poetycki Agnieszki Rykowskiej pod tytułem Za blisko, wydany w roku 2021. Do poprzedniego odcinka poświęconego książce Elżbiety Lipińskiej Górny róg ekranu zaprosiłam kilka osób, by wypowiedziały się o poezji Elżbiety. Eksperyment Wam się spodobał, pisaliście o tym i w komentarzach, i w prywatnych wiadomościach. Dlatego również dziś poprosiłam o głos dwie osoby, ale będą to osoby już bezpośrednio związane z powstaniem i z wydaniem tej książki. Zacznę od początku, od pierwszego wiersza pod tytułem Curriculum Vitae, w którym podmiotka liryczna, czy może autorka, czy może bohaterka tych wierszy, dokonuje pewnej autoprezentacji. No, zgodnie z tytułową sugestią ustawimy się blisko, możemy nawet stanąć za blisko i spojrzymy na kilka fraz pojedynczych, wyrwanych z wiersza. Dobrze znam się na szczegółach. Cierpię na bulimię. Anoreksja też wyciąga pazury. Dzieci głosu nie miały. Noce splecione z pijackim jazgotem. Bawiłam się źdźbłem, zostawiało na języku krew. Miałam szczęśliwe życie, biegłam przez Polskę w pieprzony mróz. Nie każda noc się kończyła. W tym pierwszym wierszu poetka mówi nam wprost. Będę teraz szczera. Powiem Wam wszystko, dosadnie, bez ogródek. Powiem, co mi jest, co mnie boli, co mnie wkurza, co mnie ukształtowało, co mnie skrzywdziło. Powiem również, kto mnie skrzywdził. A Wy, czytelniczki i czytelnicy, sami musicie zdecydować, czy macie odwagę i siłę to czytać. Zostałam, przeczytałam. I powiem tak, brutalnie konfesyjne wiersze, których podmiot liryczny bardzo odważnie stawia granice intymności. Stawia ją oczywiście tam, gdzie uznaje za stosowne. I prowadzi nas przez swoje życie na różnych jego etapach. Tak więc poznajemy najpierw małą dziewczynkę, później dojrzewającą dziewczynę, młodą kobietę i wreszcie doświadczoną, dojrzałą kobietę. Doświadczoną, straumatyzowaną i przy tym wszystkim już silną. Na tyle silną, by móc swój ból wypowiedzieć, nazwać, próbować go oswoić, a także by móc powiedzieć, teraz ja, nikt mi już głosu nie zabierze. W tej retrospektywnej opowieści dominują doświadczenia dziecka, małego dziecka, małej dziewczynki, ponieważ to one naznaczyły i wyznaczyły dalszą drogę. Teraz można je oczywiście odtwarzać, czasami pojedynczymi kadrami, czasami sekwencjami wydarzeń, czasami tylko jakimiś scenami zupełnie wyrwanymi. I te wszystkie ówczesne lęki, krzywdy i wydarzenia można na nowo uporządkować. Na wyrażenie tych lęków Agnieszka Rykowska szuka własnego języka, szuka swoich metafor. Zaraz to usłyszycie. Przed nami pierwszy wiersz, o który poprosiłam poetkę. I zobaczycie, że bardzo często do mówienia o tym, co czuję dziś, poetka używa języka małej dziewczynki. Posłuchajcie. Co dała matka dziecku? Dziecko ma domek w pokoju między szafą a ścianą, bez drzwi i okien. Zawsze otwarty, choć czasem trudno do niego wejść. W szafie bałagan, stare ubrania, torebki matki i cioci Władzi, która zmarła kilka lat temu, ale przychodzi.
Dziecko czasem widzi, jak zabiera torebkę. Obserwuje cień, boi się go. Ucieka z pokoju do sypialni rodziców. Zasypia, wynurza głowę spod grubej kołdry uszytej z myśli. Kołdra jest ciepła, dziecko szybko się nagrzewa. Poci, ale czasem również szybko marznie. Wtedy matka wyrywa je ze snu, krzyczy kra, kra. Przez pokój przelatuje stado ptaków. Gołębie, kanarki, kuropatwy. Defilują pawie. Dziecko nie rozumie pawi. Lubi kuropatwy. Z jedną nawet się zaprzyjaźniło. Pewnego dnia pobiegło za nią. Ptak pokazał przestrzeń. Zboża, fale łąk, polne kwiaty i bezchmurne niebo. Dziecko poczuło smak świeżej, zimnej ziemi. Wysoko rozległo się głośne kra, kra. Zobaczyło kruka. Tylko dziecko zobaczyło. W wielu wierszach dorosła kobieta będzie mówiła o emocjach dziecka językiem dziecka. I tak na przykład czytamy: Kasia otruła się grzybami, w jej dużym brzuchu zamieszkały aniołki. To tak jakby tamte wydarzenia i emocje zamknęły się w świadomości czy w podświadomości dokładnie takimi, jakimi widziało je dziecko. Tak ja to czytam. Posłuchajcie teraz, jak te wiersze odebrał ktoś, kto w nie uwierzył i zdecydował się wydać debiutancką książkę Agnieszki Rykowskiej. Za blisko jest to bowiem zbiór ciężko czytających się wierszy o chorobie. O chorobie, która toczy każdego z nas, człowieka z osobna, jak również toczy relacje pomiędzy nami, relacje społeczne. To jest książka pełna grozy związanej z przemocą, związanej z bezsilnością tych, którzy są słabsi, którzy są oddani tej przemocy, poddani tej przemocy. W szczególności dzieci i kobiety, a szczególny przypadek to te dziewczynki. Bohaterka tej książki to dziewczynka oraz kobieta, która pozostaje ciężko doświadczoną dziewczynką. Wszystko, co ją spotkało, było za blisko i w tym sensie było chore. Choroba, groza, przemoc, bezsilność, bezradność. I w tym makabrycznym świecie mała dziewczynka, która mierzy się z problemami swoich rodziców, mierzy się z próbami samobójczymi własnego ojca, z wiedzą o kochankach matki, ze złym dotykiem, z głodem, z zaniedbaniem. Chcę zwrócić Waszą uwagę na ilustracje w tym tomie. Rzadko doświadczam takiego uczucia, że teksty i ilustracje są aż tak spójne. Zaintrygowana tymi grafikami autorstwa Jolanty Trzcińskiej-Kijewskiej zwróciłam się właśnie do artystki o komentarz. Przy czym nie tyle chciałam od niej uzyskać komentarz do samych ilustracji. No, myślę, że artysta sztuk wizualnych to, co ma do powiedzenia, to pokazuje swoją sztuką. Bardziej interesowało mnie, co w tych wierszach zobaczyła Jolanta Trzcińska-Kijewska, co sprawiło, że chciała się nad nimi pochylić i że stworzyła do nich tak fantastyczne ilustracje. Agnieszka Rykowska nie boi się dotykać nawet głęboko skrywanych strun. Porusza je wszystkie. Targa emocjami. Odważnie zmierza się ze swoją przeszłością i walczy o samą siebie, o swoje ja.
powierza nam tajemnice, obdarza zaufaniem i sprawia, że my też chcemy jej ufać. Wiersze Agnieszki pozwalają stać się świadkiem przedstawionych wydarzeń, ale i dotknąć jej emocji, a wręcz się w nich zanurzyć, pozwalają stać się przez chwilę nią samą, stać się matką, ojcem, czasami ptakiem, małym dzieckiem, dojrzewającą dziewczynką, nastolatką, kobietą. Pozwalają, a właściwie zmuszają zatopić się w jej lękach, przeżyciach, pragnieniach, w emocjach i stanowią drogę do uporządkowania swojej przeszłości, relacji z bliskimi i z samą sobą i pokazują, że można tę drogę pokonać zwycięsko. Równolegle do operowania emocjami Agnieszka żongluje przestrzenią, czasami otwartą i nieograniczoną, innym razem ciasną, niewygodną, wąską szczeliną, w której trudno się zmieścić, żyć. Czasem jest to pole, czasem pokój bądź fragment pokoju, jednym razem łóżko, innym kolana matki. I właśnie ta możliwość manewrowania emocją i obracania przestrzenią stała się dla mnie swego rodzaju rajem dla rysowania, inspiracją. I jeśli udało mi się w jakiś sposób przekazać to wszystko rysunkiem, to bardzo się cieszę. Są rejony świata, w których prawa kobiet są wciąż łamane bardziej, w innych rejonach mniej. Polskim kobietom od kilku lat znów przyszło zmagać się, dobijać się o te prawa, które wydawały się już dotąd ustalone. Ten tom, myślę, świetnie wpisuje się, wkomponowuje w taki nieustanny proces walki kobiet o podstawowe prawa. O prawa, nie o przywileje. Prawo do bezpieczeństwa, prawo do poszanowania granic własnej intymności, prawo do godności, suwerenności. Przywołam fragment tekstu, który widnieje na stronie wydawcy. Nie jest to głos poetki z centrum dużego miasta, w którym łatwo jest spotkać bratnią duszę, pójść na wspólną manifestację lub na piwo. To głos kobiety zamkniętej na polskiej prowincji, bardzo samotnej, zdawałoby się odległej od głównego nurtu zdarzeń mentalnie, obyczajowo i terytorialnie. Ale tak nie jest. Wiersze Agnieszki Rykowskiej opowiadają o sponiewieranym losie polskiej kobiety wyjątkowo celnie. Są autentyczne. Każde słowo, każda fraza użyta przez autorkę ma boleć. No i boli. Stajemy się na przestrzeni tych wierszy świadkami bardzo osobistych zdarzeń. Musimy podejść blisko, a nawet za blisko. I przez te konfrontacje stajemy się na moment równie bezradni i bezsilni jak ta dziewczynka. Ciężko o dystans. Czytamy w tej książce o tym, co w życiu najważniejsze. Mamy tu dom, rodzinę, pierwsze doświadczenia z dzieciństwa, tęsknotę za poczuciem bezpieczeństwa. W jakiś sposób są to oczywiście uniwersalne doświadczenia. Pamiętacie Martwię Beaty Patrycji Klary, Górny róg ekranu? To były podobnie toksyczne doświadczenia i ponownie mogę powiedzieć to, co mówiłam w tamtych odcinkach, że nawet jeśli nasze osobiste przeżycia nie są tak dramatyczne, to niestety z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że gdzieś w sąsiedztwie za ścianą czy blok dalej mieszka jakaś taka mała, krzywdzona dziewczynka, czy chłopiec, dziecko.
Podmiot liryczny Agnieszki Rykowskiej chce to przepracować, chce to ponazywać, może też przez to w jakiś sposób odczarować, uleczyć się. Oczywiście musi najpierw przeżyć to jeszcze raz, poczuć, pozwolić raz jeszcze po czasie w jakiś sposób się skrzywdzić, czyli musi po prostu podejść za blisko. Na finał posłuchajcie jeszcze jednego wiersza, o który poprosiłam dla Was Agnieszkę Rykowską. Nowy dom ze starymi ludźmi. Ojciec wiosną zeskoczył z wozu na ostre brony porośnięte trawą. Bał się lekarzy jak diabeł święconej wody. Gdy rany się zagoiły, pokonał go zawał. A bredził, że jest szczupły i że go nie dopadnie. Serce matki biło do końca. Śmierć ojca zrobiła jej dobrze. Zaczęła jeździć do sanatoriów. Miała tam wielu adoratorów. Ostatni kochanek kupił jej rower, na którym przejechała się śmiertelnie. Babcia przeszywała wzrokiem. Zajmowała się domem. Gdy pękł jej woreczek żółciowy, operował ją wnuk. A mówiłam, że rodzina nie powinna nigdy babrać się we własnych bebechach. W mojej trawie jest maszyna do pisania. Kaleczę palce, język, rozsadzam mury. Stawiam nowy dom ze starymi ludźmi. Pomieszczę ich tam wszystkich. Także ciotkę, która żyła w dwóch światach. Nie mam jej zdjęcia, lecz puszczam do niej oko. Jak zawsze proszę Was o kciuki w górę, o komentowanie, o dyskutowanie pod filmem, zamieszczanie linków w Waszych przestrzeniach wirtualnych. Jak wiecie, tylko tak mogę dotrzeć z piłką do kolejnych graczy. A my się widzimy już za 2 tygodnie. Będzie to w nowym roku 2022, dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji świąt. A także z okazji wejścia w nowy rok. Spędźcie ten czas w najlepszy możliwy sposób, w spokoju, w zdrowiu, w bliskości z tymi, którzy są dla Was najważniejsi. Wszystkiego dobrego.